na lewej stronie, dośrodkowanie w pole karne. Tutaj świetnie przyjmuje Szumana Gamatsu, już Firlej ma piłkę na prawej nodze, strzał! No i właśnie pierwszy celny strzał odnotowany w 24 minucie przez Macieja Firleja. Ale tak tu się wydaje, że te akcje Raduni rozgrywane właśnie od tyłu są zbyt wolne. Może teraz Sałciak wbiega w pole karne, zagranie z pierwszej piłki, strzał, poprzeczka, jeszcze będzie szansa dla Sobkuwa, nie trafił w futbolówkę, ależ bliski zdobycia gola był Marcel Górski. Dobrze, tutaj uwolnił się spod opieki dwóch zawodników, Jakubik już wbiega w pole karne, Jakubik strzał, broni Miszta. Się zakończył i żeby już gdzieś myślami pójść na mundial, oczywiście żeby go oglądać. Teraz indywidualna akcja Radosława Stępnia, no piłkę Baszlaj, ale niedobrze zagrywa, już piłka pod nogami zawodników znicza. Teraz szybko wraca gdzieś pod pole karne, strzał, ależ tutaj nie trafił Radosław Stępień. Na kontratak wychodzą trójką, czwórką zawodników gospodarzy. Sałczak inicjował ten kontratak, teraz Sobków z powrotem do Sałczka. Przed polem karnym jest Strauss. Sałczek strzela obok bramki. Bocznik do Sałczka, jeszcze raz wymiana na linii tych dwóch zawodników, ale to wszystko przerywa Barnowski. Barnowski wbiega w pole karne, Barnowski wystawienie piłki do Firleja i mamy otwarcie tego wyniku. Maciej Firlej, mówiłem, że w ostatnich meczach ma problemy ze strzelaniem, tak więc odpowiada mi w najlepszy możliwy sposób i Znicz Pruszków w 62 minucie spotkania wychodzi na prowadzenie. Takim wynikiem, a Znicz nie chce spocząć na laurach. Już znowu kolejna sytuacja. Wójcicki chciał strzałem z głowy skierować piłkę do bramki, natomiast ten strzał mu się kompletnie nie udał.